Dzień dobry. Wspaniała wiosna do nas zawitała. Dzisiaj było 18 stopni w cieniu. Jak widać, bazie już wystartowały. Podobnie jak inne rośliny, na przykład hortensje. Zobaczcie już, jakie mają wspaniałe pączki. Pączki na drzewach owocowych zaczynają nabrzmiewać. Także dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić mojej nowo posadzonej jabłonce. Jest to jabłonka odmiany Gala, która została posadzona przeze mnie jesienią. Chciałabym Wam pokazać najłatwiejszy sposób formowania drzewa owocowego. Jest to tak zwany sposób piętrowy i można go stosować do drzew owocowych wszystkich gatunków. Najłatwiejszą sytuację mamy w momencie, jeśli zakupimy tak zwany jednoroczny okulant. Czyli mamy po prostu gołą gałązkę, którą wkupujemy z korzeniem do ziemi i ona nie ma żadnych rozwidleń. Wtedy cała nasza praca ogranicza się tylko do przycięcia stożka wzrostu. Najlepiej rozpocząć formowanie na wysokości 70-80 cm. Odmierzamy taką wysokość i przycinamy skośnie nad zdrowym pąkiem. Wtedy na tej wysokości wytworzy nam się pierwsze piętro. Na pierwsze piętro zostawiamy 4 gałęzie. Moja jabłonka, jak widzicie, jest na dole już rozkrzewiona. Dlatego odmierzam sobie od ziemi 40 cm i zostawiam te gałęzie, które już ma wykształcone. Na tej wysokości powstanie pierwsze piętro mojego drzewa, mniej więcej na 40 cm. Kolejne piętro chcę uformować na kolejnych 40 cm, tak żeby na 80 zakończyć wzrost. Gałęzie, które już mam na drzewku, przecinam powiedzmy o połowę. Szukamy od spodu pączka, mniej więcej w połowie wysokości gałęzi i ucinamy skośnie nad tym pączkiem. Zależy nam na tym, aby gałązka poszła w dół, a nie pionowo do góry. Dlaczego ucinamy stożek wzrostu? Wszystkie pąki, które są na naszym drzewku, to są pąki, z których rozwiną się liście. Poprzez ucięcie stożka wzrostu zmusimy drzewo do wytworzenia nowych gałęzi. Cięcie formujące wykonujemy 3 lata po sobie. Później dajemy drzewu odpocząć po to, aby weszło w okres owocowania. Ja nie prowadzę moich drzewek owocowych bardzo wysoko, dlatego zakończam ich wzrost na pewnym poziomie. Aby zakończyć wzrost drzewka na pożądanej wysokości, po prostu doginamy do dołu jego gałęzie. Dobrze to widać na przykładzie mojej gruszki, która co prawda jest prowadzona w sposób szpalerowy, ale poprzez dogięcie tych górnych gałęzi ona już nie urośnie wyżej. Kiedy ciąć takie drzewka? Po prostu musimy drzewa obserwować. Tniemy wtedy, kiedy widzimy, że soki zaczynają już powoli ruszać, że pączki zaczynają lekko nabrzmiewać, ale nie wolno nam przegapić tego momentu. Ponieważ jeśli pączki będą już takie mocno nabrzmiałe, to drzewo wypuści tylko liście. Napiszcie w komentarzach, jak tam Wasze wiosenne cięcia. Ja jeszcze nie szaleję z sekatorem. Jeszcze trochę czekam, jaka rozwinie się pogoda, czy zostanie taka wiosna, czy jednak jeszcze przyjdą przymrozki. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia! Thank you.